Hejka, moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie. Jestem po okropnie długiej podróży i przez to nie wyglądam już najlepiej, ale nie mogłam się doczekać, aż rozpocznę tego vloga, także stwierdziłam, że zrobię to jeszcze dzisiaj. Z racji, że doleciałam właśnie do miejsca moich marzeń, gdzie chciałam przyjechać od wielu, wielu, wielu lat i w końcu to marzenie się spełniło i tutaj przyjechałam, a dokładnie przyjechałam na Hawaje, do Honolulu na kurs językowy z IF. Póki co, jak widać, jestem jeszcze w hotelu, zaraz wam zrobię szybki room tour, ale za dwa dni przenoszę się do kampusu, z racji, że akurat loty miałam tak, że byłam dwa dni wcześniej, a oni zbytnio nie mają miejsca w kampusu. Było tak ostatnio też, jak leciałam do Miami, jak oglądaliście vloga, to wiecie. No i właśnie jestem tutaj, zobaczcie w ogóle, jak tutaj jest pięknie. Póki co jest ciemno, z racji, że jest godzina 22, ale są widoki niesamowite. Po prostu jak ja to zobaczyłam, nie mogłam w to uwierzyć. Na kamerze aż nie robi to takiego efektu jak w rzeczywistości, ale no muszę wam powiedzieć, że naprawdę jest przepięknie. Mi się właśnie tutaj robi herbatka, bo mi się strasznie chce pić, a nie byłam w żadnym sklepie, nic nie kupiłam, a jestem tak ślepa, że już stwierdziłam, że wolę iść spać, jutro sobie rano coś kupię, ale mam też jeszcze KitKata, którego dostałam w samolocie, także zjem sobie to i wypiję sobie herbatkę, zaraz pójdę się wykąpać. Mam tutaj też moje walizki i zrobię wam teraz taki szybki room tour. Okej, a więc tutaj mamy drzwi wejściowe. Następnie mamy taką łazienkę, a w zasadzie kran oraz takie wielkie, ogromne lustro. Tutaj mamy też szufladę, walizki. Na prawo mamy już taką toaletę wraz z wielkim, naprawdę wielkim prysznicem. No i tutaj mamy już łóżko podwójne, małżeńskie. Tutaj tak to się wszystko prezentuje. Tutaj właśnie mamy taki mini aneks kuchenny, lodówka. Tutaj mamy mikrofalę, mamy też właśnie kawkę i herbatkę, która mi się właśnie zrobiła, także będę ją piła. Mamy taki wielki telewizor, no i widok ja mam akurat na miasto, ale jest przepiękny, jestem ciekawa, jak będzie wyglądał rano, bo w nocy robi naprawdę niesamowity efekt. Podróż była naprawdę mega długa, z racji, że na początku leciałam z Wrocławia do Frankfurtu, to jest około godzina drogi. Później z Frankfurtu do San Francisco leciałam 11 godzin i z San Francisco na Honolulu leciałam 7 godzin. Także to jest naprawdę bardzo dużo i już w tym ostatnim locie tak mnie bolał tyłek, że nie mogłam usiąść, cały czas zmieniałam pozycję. Jeszcze siedziałam przy jakby nie przy oknie, ani nie na środku, tylko jakby przy przejściu i za każdym razem jak się tak opierałam o podparcie, o rękę, to ktoś mnie szurał i dosłownie co 15 minut się budziłam. Jutro zobaczymy, co jutro będziemy robić. Nie chcę teraz nic mówić, nie chcę dużo opowiadać, chcę więcej pokazywać niż opowiadać, także widzimy się jutro. Ja lecę spać i muszę zmyć już ten makijaż, który mam na sobie ponad 24 godziny. Dobranoc, buziaki. Dzień dobry, moi drodzy. Ja dopiero wstałam, dlatego tak wyglądam. Ledwo otworzyłam oczy, ale zobaczcie na ten widok. Nie wierzę, że tu jestem. Widzicie, się troszkę ogarnęłam, z racji, że wstałam dość wcześnie. Mamy godzinę 7:20. Ja od godziny tak naprawdę już nie śpię, ogarniałam sobie mniej więcej. Bo jak wam wczoraj powiedziałam, ja zostaję w tym hotelu na dwie noce. Jest to w ogóle, jakby ktoś się pytał, hotel Hilton Garden Inn. Także zostaję w tym hotelu na dwie noce, z racji, że nie było miejsca w akademiku w IF-ie, żebym mogła się zatrzymać troszkę wcześniej, kilka dni wcześniej, z racji, że właśnie tutaj przyjechałam na kurs językowy wraz z szkołą IF. Nie będę wam mówić, co to są szkoły językowe IF, z racji, że mówiłam wam to już naprawdę wiele, wiele razy. Byłam bardzo dużo razy w Miami, byłam w Nowym Jorku na takim kursie. No i teraz jestem również na Hawajach. Także zobaczymy, dla mnie jest to coś nowego tym razem, z racji, że ja cały czas praktycznie jeździłam do Miami. No i co, pokazałam wam widok i ja po prostu nie mogłam w to uwierzyć, jak ja się dzisiaj obudziłam. Jezu, mnie prześwietliło, oh my god. Ja jak dzisiaj się obudziłam, nie mogłam w to uwierzyć, naprawdę, to jest po prostu spełnienie moich marzeń, jeszcze obudzić się z tak pięknym widokiem. Ja nie wiedziałam wczoraj, że tutaj jest ocean. Ja nie wiedziałam, bo było tak ciemno, jeszcze ja byłam tak ślepa i w ogóle byłam tak zmęczona, że
to jest raczej logiczne, że tutaj musi być ocean albo po tej stronie. Ale no kurde, jest po prostu tak piękny widok, a tutaj całe miasto. To w ogóle wygląda jak gdzieś, nie wiem, w Grecji, takie wiecie, takie budynki na takich górach. Nie no, po prostu ja jestem zakochana i no nie mogę w to uwierzyć dalej po prostu. Jest też bardzo dużo pytań, czy przyjechałam tutaj sama. Tak, przyjechałam tutaj sama, aczkolwiek w niedzielę albo w poniedziałek, przyjedzie tutaj mój kolega, jak już będę ja na kampusie. On właśnie też przyjeżdża na 2 tygodnie na Hawaje wraz z Jew, więc przyjechaliśmy razem. To jest taki mój kolega, z którym poznaliśmy się, jak byliśmy w Miami na jednym z kursów. Obudziłam się dzisiaj, zobaczyłam piękny wschód słońca. Co prawda nie był jakiś taki bardzo kolorowy i tak dalej, ale były takie piękne chmury i w ogóle, zresztą widzieliście, bo wam to pokazywałam. I co, wstałam i tak, o, znalazłam fajną restaurację na śniadanie, do której później się wybierzemy. Znalazłam sklep gdzieś tutaj w pobliżu oraz znalazłam T-Mobile'a, który jest około chyba 2 km stąd, czy tam więcej. Więcej, dobra, na pewno więcej. Idzie się około tam 40 minut, czy coś takiego, około 40 minut, więc zastanawiam się, czy może sobie weźmiemy jakiś rower, czy sobie pójdziemy z buta. Wydaje mi się, że pójdziemy sobie z buta, bo możemy sobie pójść właśnie na taki fajny spacer, ale póki co ja idę właśnie zrobić trening, tak myślę, że pójdę sobie na 40 minut. Taki spokojny, wiecie, muszę się trochę porozciągać i poruszać po tym locie, bo naprawdę to było straszne wczoraj i lecimy później po coś do picia, bo ja w ogóle w pokoju nie mam nic do picia. Jedyne co mam, to mam czajnik i na kawę, także sobie tam robiłam wodę. Także no, ale będziemy musieli kupić. W ogóle ja już się nie mogę doczekać ananasa. Bo ogólnie, jeżeli nie wiecie, to Hawaje są wyspą ananasów i tutaj podobno są najsłodsze, najlepsze ananasy na całym świecie. Teraz lecę robić trening, a my widzimy się, jak wrócę z sił. Moi drodzy, jestem już po siłce, jestem wykąpana, zrobiłam taki trening, że chyba mam jakiś skurcz w nodze, coś chyba nie do końca się rozgrzało, mimo to, że biegłam 30 minut na bieżni i później dopiero przyszłam do ciężarów, to chyba coś jest nie tak i mnie trochę nogi bolą. Ale słuchajcie, ogarnęłam się, wykąpałam się, ubrałam, proszę bardzo, tak wyglądam. I co, zobaczcie, jak tu jest pięknie, jeszcze raz wam to pokażę, ale no nie przestanę się zachwycać tym widokiem, w ogóle muszę wam pokazać góry, bo tutaj właśnie ja w Hawajach kocham to, że tutaj jest taka roślinność, że mamy i wielki, piękny ocean i mamy góry. Góry po prostu takie... O, zobaczcie to. Przecież to wygląda jak z jakiegoś Indiana Jonesa. Albo jakby miałby tam zaraz smog wylecieć gdzieś stamtąd. No po prostu jak inny świat. Póki co w widokach jestem totalnie zakochana, ale jeszcze się nie ruszałam z hotelu. Także chodźmy zobaczyć, co dla nas przygotowały Hawaje i Honolulu. Jeśli chodzi o hotel, to mi się akurat trafiło, znaczy przynajmniej dla mnie, bo ja uwielbiam być wysoko. Jak są jakieś wysokie hotele, to kocham je i najlepiej właśnie bym miała jakiś najwyższy. Jezu, ja widzę, jak oni surfują. Nie, się zaraz popłaczę, nie mogę, naprawdę. Jeśli chodzi właśnie o hotele, to ja robię jedne z takich najwyższych pięter i słuchajcie, okazało się, że trafiło mi się aż 18 piętro, także to jest bardzo wysoko, prawie na samej górze, a tutaj w ogóle jak się przechodzi jeszcze przez jakby dubbing, to jest taki piękny widok, także wow. Znalazłam sobie jakąś knajpkę, która jest 400 metrów od mojego hotelu, także idę do niej i podobno są tam jakieś fajne śniadania, widziałam też po zdjęciach, na Instagramie też mają dużo ładnych, także mam nadzieję, że zjem coś dobrego, widziałam, że są tam acai bowle, a ja uwielbiam te bowle, także mam nadzieję, że trafi mi się jakieś akurat dobre i nazywa się to w ogóle Heavenly, coś takiego, Waikiki, jakoś tak. Tak mi się wydaje. O i właśnie jestem tutaj, także muszę skręcić. Zamówiłam sobie takiego acai bowla i on jest z owocami hawajskimi. Mam tutaj banany, papaje i ananasa, także zaraz zobaczymy. No i mam jeszcze zieloną herbatę, a tutaj już sprawdzam na nawigacji, jak dojść do najbliższego T-Mobile'a, żeby kupić kartę, żebym mogła mieć internet. I idzie się 40 minut, więc wydaje mi się, że pójdę sobie właśnie na taki dłuższy spacerek. Oprócz tego tutaj będę przechodzić obok kampusu i EFA, także będę mogła się przy okazji rozejrzeć. Może pójdę sobie też plażą, żeby zobaczyć, jak to wszystko wygląda. No ale póki co obcinam mojego bowla. Wychodzę z mojej strefy komfortu i to bardzo intensywnie, bo no nigdy nie nagrywam siebie, jak jem jeszcze w restauracji, jeszcze jak siedzę sama, także docencie to, jak bardzo ja się tutaj teraz wysilam. I co, i mamy tego acai bowla, jestem strasznie ciekawa, wygląda to przepięknie, także testuję.
Jezu, ale słodziutki. A jestem strasznie ciekawa ananasa, jak on będzie smakował. Ogólnie tutaj przy barze siedzą najczęściej osoby, które właśnie przychodzą same, siedzę ja, jeszcze jakaś pani, no i właśnie mam na wprost idealnie kelnerów, także to jest jeszcze bardziej wyjście z mojej strefy komfortu. Tak świeży. I to jakieś słodziutki. Ja wiele. Także ja zjem mojego bowla i odezwę się do was, jak będę szła dalej. A jeszcze herbatę mogę spróbować. Ja najczęściej herbatę zieloną słodzę, ale wiem, że tak się nie powinno robić, dlatego nie będę pytać o cukier, żeby się nie kompromitować. Ale sprawdźmy. Na szczęście ten bowl jest słodki, więc... Zielona herbata, jak zielona herbata. Dobra, ja sobie obczaję, bo korzystam z tego, że tutaj mam internet i odezwę się do was. Jedzenie było przepyszne, nawet sobie nie wyobrażacie, jak się objadłam. I w ogóle zobaczcie, przechodzę teraz obok sklepu, który jest pełny w ukulele. No nie wierzę po prostu. Zobaczcie, ich jest dosłownie pełno. Tutaj są... O, właśnie mi zadzwonił budzik. Jest dosłownie pełne, jakieś brokatowe, różowe, jakieś z różnymi wycięciami. No naprawdę jest cały sklep z ukulele. Wow. To prawda, fajne jest sobie takie chodzenie i nie przejmowanie się tym, gdzie idę i czy na pewno dobrze idę, ale z drugiej strony jednak, no wiecie, trzeba się uważać, muszę się pilnować, jestem tutaj sama póki co, także wiecie, muszę ogarnąć mniej więcej, o co chodzi. No, ale zostało 38 minut, 3 km dokładnie są, także no, taki dłuższy spacerek, przejdziemy się, a najwyżej w drogę powrotną kupię sobie już Ubera, chociaż nie tak naprawdę cały dzień, dzisiaj chcę jeszcze na pewno iść na basen. I jeśli chodzi o temperaturę tutaj, to ja jestem ubrana właśnie w bluzkę, w spodenki krótkie i w normalne takie pełne buty. I powiem wam, że nie jest jakoś tak super gorąco, ale co prawda jest godzina dopiero 10, więc w sumie dobra, ja się czuję, jakby już była naprawdę 16 jakaś albo coś w tym stylu, przez to, że tak wcześnie wstałam, a tu okazuje się, że jest dopiero 10. No. Tak sobie myślę też, że mogłabym się też przejechać busem, ale nie do końca wiem jeszcze, jak one tutaj jeżdżą. Pewnie się zorientuję w te 2 tygodnie i sobie wtedy już będę jeździć busem. Okej, kochani, wróciłam przed chwilą do hotelu. Szybko się przebrałam w strój kąpielowy i zaraz będę leciała na basen albo plażę. Zaraz zobaczymy. A chciałam wam tylko powiedzieć, że nie nagrywałam nic, jak szłam po internet z racji, że było tak strasznie gorąco i przez to tak strasznie źle się czułam, a miałam do przejścia właśnie te 40 minut, także no była to na pewno ciężka podróż, bo zrobiło się nagle strasznie gorąco i jak przedtem, zanim wyszłam, mówiłam wam, że a, nie jest źle, to żartowałam. Jednak jest strasznie gorąco i jest totalna masakra, dlatego wracając już zamówiłam sobie Ubera. Uber, jeśli chodzi tutaj o ceny, to no kosztują dość sporo z racji, że za taki mały, krótki odcinek, jakim były 3 km, zapłaciłam, znaczy chyba troszkę więcej niż 3, chyba 3,5 czy coś takiego. No tak czy inaczej zapłaciłam $16. No u nich to nie tak dużo, jednak na nasze przeliczając na to, jak się zarabia w Polsce, no to jest jednak sporo. A teraz słuchajcie, właśnie lecę zaraz na plażę, a jeśli chodzi jeszcze o kartę z internetem, bo mam teraz internet nielimitowany na miesiąc i będzie on działał również w Miami, także nie muszę się akurat tym przejmować. Zapłaciłam za nią $60, więc to jest również dużo, ale ja już jestem przyzwyczajona do tego, bo zawsze jak jestem właśnie na wyjazdach, to kupuję tą kartę z nielimitowanym internetem, tak to jest. Obstawiam, że gdybym nie działało jakoś tak w internecie, to bym sobie nie kupowała takiej drogiej karty, no ale jednak chcę mieć wszystko pod ręką i tak dalej, tak to pewnie bym sobie kupiła jakieś kilka tylko gigabajtów. I co, zrobię sobie, myślę, jeszcze jakąś fotkę albo coś w tym stylu i będziemy wychodzić. Idę właśnie w stronę plaży już, do której mam totalnie mega blisko i zobaczcie, jak tutaj ludzie mają śmiesznie pozapinane deski wzdłuż właśnie takiego deptaka. Także wystarczy sobie kupić deskę i potem masz kłódkę i sobie tak zapinasz ją. Kupiłam sok ananasowy i stwierdziłam, że możemy go razem przetestować. Smakuje jak ta taka woda, co zostaje po ananasie z puszki. Ale dobre, ja lubię.
Kochani, wróciłam z basenu około godziny 17:30-40. Posiedziałam chwilkę na telefonie, coś tam sobie podjadłam, siedziałam sobie na tarasie i później tak mi odcięło baterię, że zasnęłam i spałam od godziny 18:00 do 21:00. Czyli tak jakbym w Polsce spała od godziny 6:00 do 9:00. Także totalna masakra, po prostu jetlag jest fajny, jak wstajesz na wschody słońca, ale nie jak zasypiasz w ciągu dnia. Ale tak to jest, właśnie jakiś czas temu wstałam, zaraz jeżeli jest jakoś 21:15, popakowałam niektóre rzeczy, zaraz jeżeli jutro do 12:00 mam właśnie wymeldunek, obstawiam pewnie, że wstanę tak koło 7:00, 8:00, może pójdę na siłkę jeszcze, zobaczymy. No a tymczasem zaraz będę szła umyć sobie głowę. Fajnie, bo tutaj jest suszarka. Ja w ogóle nie wzięłam suszarki na mój wyjazd, bo po prostu nie miałam już miejsca w bagażu, z racji, że wzięłam moją deskę, która waży chyba 5-7 kilo, coś takiego. No i to był ogromny ciężar, mimo to, że miałam jedną stronę walizki praktycznie całą pustą, no to wiadomo, była ciężka właśnie przez tą deskę, ale nie żałuję, że ją wzięłam, bo będę mogła sobie śmigać zarówno tutaj, jak i w Miami, także cieszę się bardzo. Dzień dobry, kochani, mamy kolejny dzień, godzina 9:30. Ja dzisiaj, widzicie, wstałam już tak dość normalnie. Nie mam pojęcia, jak to się stało, że spałam aż tak długo, ale czuję się wypoczęta, więc takie tego są plusy. Mamy dzisiaj piękną pogodę, jest właśnie 9:30, a już jest mega gorąco. Muszę się ogarnąć i później będę jechała do kampus. Na kampus ogólnie nie wiem, czy mogę się zameldować wcześniej niż o 17:00, bo aplikacja pokazuje mi, że mam meldunek o 17:00. Ale mam nadzieję, że będę mogła wcześniej, a teraz zjem sobie śniadanko i wczoraj kupiłam sobie kanapki, słuchajcie, bo oni mają tutaj takie właśnie kanapki, takie mamy w trójkącikach, na przykład na stacji benzynowej, to tutaj sobie kupiłam z dżemem i z masą orzechowym, już jedną zjadłam, także teraz dojem drugą. No i co? I mam jeszcze papaję, resztkę papai z wczoraj w lodówce, także ją też sobie dojem. To jest mój ulubiony soczek, jeśli chodzi o Stany. Grim Machine Naked Nugget. Nie wiem, jak to się czyta, ale jest naprawdę przepyszny. Ja to jeżdżę tylko po ten sok i po sok pomarańczowy taki z Tropicany z miąższem. On też jest najlepszy sok pomarańczowy, jaki piłam. Gdy już się ogarnęłam i słuchajcie, rozstaję się z tym pięknym tarasowym widokiem. I będziemy już jechać na kampus. Okej, moi drodzy, a więc dotarłam na kampus i jestem naprawdę mega zadowolona, bo pokój jest ogromny, jest piękny. Póki co mam tylko jedną współlokatorkę, a dwie jeszcze przyjadą, no i czwarte łóżko zajmuję ja. Teraz wam tak na szybko pokażę pokój. Nie przejmujcie się teraz tym, bo takie kampusy właśnie, jeżeli będziecie wyjeżdżać na takie obozy kiedyś z JF-em i będziecie mieszkać i zatrzymywać się właśnie w takich różnych kampusach i po prostu takie kampusy rządzą się swoimi prawami, tam nigdy nie ma czysto. Wszystko bierze się szybko, bo tutaj chce się zobaczyć jak najwięcej rzeczy w jak najkrótszym czasie, także te rzeczy tutaj leżą i jest po prostu syf. Co prawda ja jestem akurat osobą, która panicznie dba o porządek, w sensie ja lubię mieć czysto, ja lubię mieć taką swoją przestrzeń, dlatego też wybrałam łóżko, które wybrałam. Także na jakichś różnych obozach, jakichś różnych wyjazdach gdzie albo hotelach ja zawsze staram się utrzymywać jednak ten porządek, wtedy mniej mi się rzeczy gubi. Ale wiadomo, są różni ludzie, jest cały świat, każdy jest inny. Niektórzy się takimi rzeczami nie przejmują i jakby ja to rozumiem, jakby mi to przeszkadzało, nie jeździłabym po prostu na takie wyjazdy, gdzie wiedziałabym, że w takich miejscach jest po prostu nieporządek. Ale to był takim słowem wstępu do tego, żebyście się nie zdziwili jakoś bardzo, jeżeli zobaczycie zaraz duży syf. No bo po prostu tutaj te osoby mieszkają, w sensie ta dziewczyna mieszka tutaj pewnie już dość długo, a teraz wam pokażę, jak to wszystko wygląda. Okej, więc tutaj mamy drzwi wejściowe, jesteśmy, w ogóle znajdujemy się na 17 piętrze, także zaraz zobaczycie, jaki mamy piękny widok. Tutaj na prawo mamy takie drzwi, w których widzę, że można trzymać sobie na przykład pontony, jakieś deski surfingowe. Następnie tutaj mamy pierwszą część aneksu kuchennego. Jak widzicie, mamy zlew, mamy naczynia, mamy półki, szafki jakieś różne. Następnie tutaj mamy jeden taki stolik, to jest jakiś stolik właśnie jeden z dziewczyn. Mamy zamrażarkę, lodówkę, tutaj jest też mikrofalówka. Idąc dalej mamy szafę jednej osoby. Następnie łazienka taka naprawdę malutka. Mamy toaletę. Tutaj jest prysznic, tak on wygląda. O, no prysznic jak prysznic, jest tu dość ciemno, ale może dlatego, że nie zapaliłam światła. O, proszę bardzo. Tutaj toaleta, część z kranem, tutaj też mamy jakąś szafeczkę, lustro. Tutaj też jest jakaś taka półeczka z lustrem, także nice. Następnie kolejne biurko kolejnej osoby i zobaczcie,
na ten widok, ten pokój jest po prostu tak pięknie przeszklony, że wow, ja naprawdę nie mogę w to uwierzyć. Tutaj można ogólnie otwierać sobie okna, oczywiście tylko tam do ograniczonego miejsca. Czy mogę otworzyć? O, o, tak o, mniej więcej można otworzyć okno. Także nie za dużo, ale tak, żeby akurat przewietrzyć, nie wpadnie trochę świeżego powietrza, bo tu jest dość ciepło i duszno. Następnie mamy kolejne łóżko takie gotowe jakby do wzięcia, z racji, że właśnie dzisiaj przyjeżdżają 3 dziewczyny, ja jeszcze 2 i jedna już tutaj była. Następnie tutaj po tej stronie mamy łóżko właśnie tej dziewczyny, która tutaj śpi. Tutaj mamy właśnie kolejną część i to jest część tej dziewczyny, która tutaj śpi na spokoju. Nie będę tego pokazywać jakoś super dokładnie, bo wydaje mi się, że nikt nie chciałby, żebym pokazywała jakoś jego prywatne rzeczy albo coś w tym stylu. Także no. Następnie mamy tutaj właśnie szafę dziewczyny. Tutaj mamy moją szafę, z racji, że ją sobie wybrałam i właśnie to jest plus, jak się przyjeżdża wcześniej do kampusu, bo można sobie wybrać najlepsze rzeczy. Także super. No i ja sobie wybrałam właśnie tą szafę, tutaj mam też biurko, no i tutaj jest moje łóżko i zobaczcie, z jakim codziennie widokiem się będę budzić. No, po prostu wow, ja nie mogę w to uwierzyć, naprawdę. Tutaj właśnie, tak jak mówiłam, jest moje łóżko, mamy też takie szafki, także oprócz szaf mamy takie właśnie szuflady, więc to jest naprawdę plus. No i tutaj jest już ostatnie łóżko i ostatnia szafa czwartej dziewczyny, także tak by się prezentowało wszystko, jestem naprawdę zadowolona i właśnie ja sobie wybrałam jakby taki kącik odseparowany od reszty pokoju, ale bardzo fajnie, będę miała też zarąbisty widok. Ja się po prostu tak cieszę, no nie mogę w to uwierzyć, naprawdę. A teraz się trochę rozpakuję, bo mam trochę czasu. Chciałabym w ogóle poznać tą moją współlokatorkę, jak już ją mam, ale nie wiem też, czy nie jest na jakiejś wycieczce, czy gdzieś nie pojechała, albo coś w tym stylu. Mamy dzisiaj niedzielę, więc jest to dzień wolny od zajęć, nikt nie ma jakby zajęć w kampusie. I w ogóle jeszcze powiem wam tak, że na początku ustawiłam zły adres, z racji, że pierwszy adres, jaki ustawiłam, to ustawiłam do szkoły i Uber mnie podwiózł pod całą szkołę, a tam nie ma dzisiaj zajęć, no bo je mamy właśnie niedzielę, szkoła jest zamknięta, a teraz znajdujemy się w Waikiki Vista Residence, chyba tak to się nazywa, i to jest po prostu jakby takie miejsce, gdzie wszyscy śpią, jest też na 18 piętrze jakby kuchnia, dzisiaj chyba też jest akurat zamknięta, bo jest tam ogólnie też płyta, także można sobie właśnie gotować, jest też tam takie miejsce do wypoczynku, zaraz, że są kanapy, sofy, jakieś różne planszówki, gry. Ja tam byłam tylko na chwilę. Ogólnie ten kampus różni się trochę od pozostałych, które byłam w Nowym Jorku i w Miami, z racji, że tutaj wygląda to trochę inaczej, ponieważ mamy osobno jakby szkołę i osobno miejsce, gdzie śpimy. I właśnie to się różni też tym, że tutaj jakby mamy cały taki budynek i właśnie to jest taka jakby rezydencja, w której jakby nie śpią tylko osoby z JEFA. Są też dla osób, które jakby nie są na szkole, tylko po prostu korzystają sobie i mieszkają sobie tutaj właśnie w takiej rezydencji, ale dobra, póki co teraz muszę się rozpakować, także myślę, że włączę wam jakiegoś timelapsa. Okej, moi drodzy, a więc jadę właśnie nad... Mamy jeszcze taki hall z windami i taki piękny widok również mamy. O. I ja właśnie jadę po coś do picia, bo naprawdę umieram. Tak mi się chce pić, że nie wytrzymam zaraz. Także idę się przejść i zobaczymy też, co jest tutaj w okolicy. Może przejdziemy się też na plażę. Chcę ogólnie sobie poobczajać. Wiem, że jest strasznie gorący, niedługo nie wytrzymam na dworze, ale no... Dzień dobry moi drodzy, ja właśnie dla was montuję tego vloga i chciałabym zakończyć już ten odcinek, bo nie nagrałam takiego oficjalnego zakończenia. To by był pierwszy vlog z moich pierwszych dni właśnie tutaj na Hawajach. Także nie chcę wam za dużo zdradzać w tym vlogu, będzie naprawdę bardzo dużo filmików z tego wyjazdu, także czekajcie na to, postaram się być jak najbardziej aktywna, bo już nie mam wymówki, że tutaj pisałam matury, tutaj coś tam nie miałam czasu, tutaj szkoła. Teraz mam właśnie wakacje, więc przyszedł czas na nagrywanie i skupienie się na YouTubie, także to by był pierwszy taki vlog z Honolulu. Na najbliższych filmikach będzie się naprawdę dużo działo, bo mam zaplanowanych super pełno wycieczek, także czekajcie na to, zobaczycie piękne widoki i naprawdę postaram się wam pokazać to Honolulu jak najbardziej, żebyście również wy nabrali chęci, żeby tutaj przyjechać i mam nadzieję, że każdemu z was się uda, bo naprawdę jest to miejsce warte zobaczenia przez te kilka dni. Zdążyłam to zauważyć. No i co? Dziękuję wam bardzo za ten filmiku. Widzimy się już niedługo. Do zobaczenia i pa, pa!